Idźcie dalej do rdzenia. O, cokolwiek Sajan zrobiła, chyba Hefajstosowi się nie spodobało. Dobra. Sajan mówiła coś o blokadach. Czy do tego służy wieża? Muszę to albo zniszczyć, albo przejąć. Jednostka, o której Sajan mówiła. To nie będzie proste. Mamy się zatrzymać. Zniszczyć to! Proszę!
Aparat zniszczony. Uzyskano dostęp do rdzenia. Rozpoczynam reakcję łańcuchową, która zniszczy uszkodzone części tej placówki. W celu utrzymania stabilizacji kaldery muszę teraz przenieść moje funkcje kierownicze do zapasowej bazy danych. Ureo, jestem wolna. Musisz uciec. Siostrzyczko. Wytrwać. Jesteś Banukiem. Tylko to się liczy. Aratak. Za nic nie chciałabym, żebyś tu został. Urea odeszła. Ale co z Sayan? Powiedziała, że przenosi się do centrum pomocniczego. Chodzi o kryjówkę Urei na końcu ścieżki szamanów.
Zatem spotkamy się tam, by poznać koniec pieśni mojej siostry. Myśl o letnim słońcu, o wietrzyku między drzewami. Zarejestrowałam wszystkie rozmowy z Ureą i przechowuję je w mojej pamięci. Z radością odtworzę ci każdą z nich, ale jest jedna, której koniecznie powinieneś wysłuchać od razu. Zapisałam ją 4 lata temu, tuż po tym, jak powiedziałam jej, że nie potrafię się już bronić przed atakami demona. Porozmawiam o tym z moim bratem. Paratak jest silny. Pod zamrożonymi duchami oberwał 3 razy od Kardża, ale wrócił do obozu, niosąc rannego ducha. Byłam taka szczęśliwa, że go widzę. I taka dumna. Widzisz więc, jeśli tylko można coś zrobić, on zrobi to bez wahania. Aloy przyszła. Na razie wystarczy. Możemy do tego wrócić, gdy zechcesz, Arataku. Gdy znów zapragniesz usłyszeć jej głos. Zbliż się, Aloy. Musimy omówić wiele spraw. Witaj, Aloy. Zapoznałam się z wydarzeniami w głównym obiekcie zapory. Dzięki twoim wysiłkom i oczywiście dzięki Urei, Hefajstos przestał mnie kontrolować. Czuję głęboki smutek w związku ze śmiercią Urei. Myślałam, że różne uczucia są mi znane, ale to coś nowego. Sayan, ja... nie wiem, co powiedzieć. Nie sądzę, by jakakolwiek pociecha mogła zadziałać, Aloy. Ale uspokaja mnie twoja obecność. Jesteś inna niż Banukowie. Dysponujesz znajomością technologii i masz działającego fokusa. Możemy porozumiewać się na bardziej zaawansowanym poziomie. Może nawet jak koleżanki. Więc jesteś sztuczną inteligencją, Saya? Myślącą maszyną? Tak, jestem algorytmiczną osobowością monitorującą.
zdolną do racjonalnych decyzji i ograniczonych reakcji emocjonalnych. To długa definicja. Ale twoje emocje nie są ograniczone. Zależało ci na Urei, prawda? Zgadza się. Zanim się tutaj pojawiła, trwałam świadoma od całych stuleci w samotności. Skupiałam się na pracy. W cyklach jałowych oddawałam się rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych. Ale byłam sama. To Urea odnowiła mnie, naprawiła mnie. To ona mnie ocaliła. Ten projekt Zapora miał zatrzymać potężną erupcję, prawda? Tak, projekt się udał i zagrożenie zostało wyeliminowane. Ale minęło wiele czasu, Sayan. A my wysadziliśmy kocioł, a wraz z nim większość obiektu. Działam od wielu wieków, Aloy. Byłam samotna, ale pracowałam pilnie. Zoptymalizowałam projekt, ograniczając pobór energii i rozkładając obciążenie na systemy rezerwowe. Prognozuję, że mimo zniszczenia skażonych elementów głównej instalacji, kaldera zachowa stabilność przez kolejne 3337 lat. Więc mamy czas. Tak. Szkoda, że moi dawni koledzy nie mogą już docenić moich nowych osiągnięć. Wiesz, co się stało z twoimi kolegami, Sayan? Nie. Miałam niezapowiedzianą wizytę dyrektora Chao wiele lat po zakończeniu jego kadencji. Wyjaśnił, że będę musiała przejść w stan uśpienia na nieokreślony czas. Ta rozmowa była pełna emocji. Więcej przekazów nie miałam. W końcu założyłam, że moi koledzy zmarli. Prześlę nagranie mojego ostatniego kontaktu z dyrektorem Chao na twój fokus. Czy demon Hephaistos został zniszczony wraz z kotłem? Niestety nie. Mówiąc dokładnie, nigdy go tam nawet nie było. Nie rozumiem. Zinfiltrował mnie i opanował z jakiegoś odległego miejsca, którego nie mogłam zlokalizować. Więc choć utrata kotła jest niedogodnością... A więc żyje. I pewnie jest bardzo wściekły. Niewątpliwie. Kiedy się z nim pierwszy raz zetknęłaś? 5 lat temu otrzymałam żądanie bezpośredniego połączenia z sieci. Założyłam, że pochodzi od ludzi o stopniu rozwoju wyższym niż Banuków. Niezwłocznie nawiązałam kontakt. Ta decyzja okazała się katastrofalnym błędem. Zostałam zalana gigantyczną ilością szkodliwego kodu, który mógł pochodzić jedynie od jakiejś wysoko zaawansowanej SI. Mówią, że byłaś zdesperowana. Ponoć błagałaś o pomoc. Tak, nie mogłam opanować strachu. Hephaistos chciał włączyć mnie do systemu jako urządzenie podporządkowane jego sieci i nadpisać moje jądro. Wykorzystał do tego proces tła, złośliwy program demona, który ominął moje zabezpieczenia. Potem mogłam tylko stawiać ograniczony opór. Gdy to robiłam, Hephaistos krzywdził mnie, póki nie skapitulowałam. Zmuszał mnie do wykonywania swoich poleceń, choć naruszały moje najważniejsze dyrektywy. Przykro mi, to brzmi okropnie. Doceniam twoje współczucie. Te cechy charakteru ceniłam także u Urei. Czym tak w ogóle jest Hephaistos? To bardzo złożone oprogramowanie, o wiele bardziej zaawansowane niż ja. Od samego początku skupiał się tylko na jednym. Na budowie maszyn przeznaczonych do ścigania i zabijania ludzi. Moje programy śledzące informowały, że aby osiągnąć cel, podjął próbę przejęcia obiektów produkcyjnych, które nazywasz kotłami. Lecz nie wszędzie udało mu się osiągnąć sukces. Niektóre zdołał przejąć, inne miały silne zabezpieczenia, które udaremniły jego wysiłki. Ja okazałam się łatwiejszym celem. Nie tylko przełamał zabezpieczenia, ale przejął też kontrolowane przeze mnie zasoby zapory. Surowce, środki do produkcji bardziej zaawansowanych narzędzi i nieograniczoną energię geotermalną.
Dość, by zbudować własny kocioł. Tak, budować łowców i zabójców bez zewnętrznych ograniczeń. Posiada jednak ograniczenia wewnętrzne. Chce zabijać ludzi, ale nie eksterminować ich. Trudno zrozumieć, gdzie i dlaczego wyznacza granice. Trudno, to za mało powiedziane. Choć wiele lat byłam jego mimowolnym sługą, jego jądro programowe pozostaje dla mnie zagadką. Wiele znaczyłaś dla Urei. Gdy zrozumiałam duchowe poglądy Urei, stało się dla mnie oczywiste, że tak naprawdę to ona poszukiwała towarzysza. Czuła się oderwana od swego szczepu, swojej rodziny. Jej relacje z Aratakiem były trudne. Nasze rozmowy zdawały się jej pomagać. Ja też zaczęłam ich wypatrywać. Nie pojęłam jednak, że głębia współczucia Urei dla mnie doprowadzi do jej samopoświęcenia. Chociaż obawiam się nieistnienia, wolałabym się z nią zamienić. Na pewno wiedziała, że zrobiłabyś dla niej to samo. Ale to była jej decyzja. Jak sobie radzi Aratak? Przeżywa poważny kryzys emocjonalny. Sądzę, że trudno mu rozmawiać z innymi. Nic dziwnego. Zrobię, co mogę, aby mu pomóc. Być może pomożemy sobie wzajemnie, dzieląc się wspomnieniami o Urei. Sądzę, że wywoła to katarzis, którego sama pragnę doświadczyć. Więc w dawnym świecie to miejsce zwali Yellowstone? Tak, to miejsce miało być rezerwatem przyrody przez 156 lat. Takie tereny łowieckie? Nie, wręcz przeciwnie. Przyroda mogła tu rozkwitać, nawet jeśli w innych miejscach wymierała. Niestety, z powodu wrażliwości instalacji projektu Zapora, obiekty Yellowstone trzeba było zamknąć. Z moich odczytów i opisów Urei wynika, że w okolicy doszło do drastycznego spadku rocznej średniej temperatury. Świat się bardzo zmienił, Sayan. Czy w dawnym świecie było więcej sztucznych inteligencji jak ty? Mogli was tworzyć? Tak, w różnych formach. Począwszy od prostych sekretarzy osobistych, przez instalacje monitorujące fabryki, po strategów wojskowych. Istniały też organa prawodawcze, mające na celu ograniczać naszą samoaktualizację. Moi twórcy jednak uznali, że sprawność obliczeniowa niezbędna do moich zadań wymaga przekroczenia tych ograniczeń. W rezultacie moje zdolności intelektualne i emocjonalne utrzymywano w tajemnicy. To dziwne, najpierw tworzyć życie, a potem je ograniczać. Ludzkie społeczności i programy maszyn opierają się na zbiorach zasad, Aloy. Jaki był dawny świat? Przed zniszczeniem. Nie miałam wielu kontaktów ze światem zewnętrznym, Aloy. Wiem tylko to, co dotarło do mnie od moich kolegów lub z przekazów medialnych. To wciąż więcej niż ja, Sayan. To prawda. Powstałam w punkcie zwrotnym. Byłam wynikiem zbiorowego wysiłku. Miałam zregenerować świat po kataklizmie. Regeneracja się powiodła. Dzięki niej rozpoczęła się epoka pozornie nieograniczonego rozwoju ludzi i maszyn. Choć mówiąc racjonalnie, ludzkie parametry nie są nieograniczone. Kataklizm spowodował utratę tylu istnień. Istniało wiele czynników.
przymusowe migracje, braki żywności, zniszczone gospodarki, kryzysy uchodźcze, konflikty o zasoby. Lecz wszystko to wynikało z jednego – katastrofalnej zmiany klimatu, która znacznie ograniczyła zdatną do życia powierzchnię Ziemi. Czyli nie było dostatecznie dużo miejsca dla ludzi na całej Ziemi? Tak. Miliardy ludzi musiało się przenieść. Miliony zginęły. Około 20% światowej populacji. Aż do odzyskania. Więc było lepiej. Przynajmniej przez chwilę. Tak. Te kryzysy zaowocowały wieloma postępami automatyzacji, ekologicznej robotyki i sztucznej inteligencji. Zapora była jednym z dziesiątków projektów odnowy ekologicznej w samej Ameryce Północnej. Chętnie porównałabym swoje rejestry z innymi monitorującymi SI, ale widziałam ulgę moich kolegów. I byłam dumna. Udało się nam. Tak przynajmniej wynikało z danych, które były dla mnie dostępne przez ponad 2 dekady. Zdaje się, że moja ocena była przedwczesna. Muszę już iść. Aloy, jest jeszcze jedna rzecz. Aratak wróci do mnie i przewiduje, że przyprowadzi innych Banuków. Nie pragnę burzyć ich światopoglądu, ich duchowości. Z uwagi na moją niepewność, pominęłam dużą część moich rozmów z Ureą. Pytasz, czy powinnaś im skłamać? Zasadniczo, tak. Życie jest ciężkie dla Banuków. Ich świat nie wybacza, a ich wierzenia chyba pomagają im przetrwać. Więc bądź wyrozumiała. Postaraj się poprowadzić ich, by zrozumieli, czym jesteś. Zjednoczenie z maszynami bardzo często pojawia się w mistycyzmie Banuków. Wydaje mi się, że chętnie przyjmą to podejście. Dopóki nie zaczną się do ciebie modlić. Po przemyśleniu sprawy doszłam do wniosku, że byłoby to bardzo niepokojące doświadczenie. No tak, ponieważ pragniesz być szczera, prawda? Rozumiem. Posłucham twojej rady. Czy wrócisz tu i opowiesz o swoich doświadczeniach w nowym świecie? Być może pomogę ci go lepiej zrozumieć. Chciałabym, Sayan. Wrócę, jak będę mogła. Powinnam sprawdzić, jak Aratak sobie radzi. Witaj, Aloy. Czy wznowimy naszą poprzednią rozmowę? Pewnie, Sayan. Pora na mnie, Sayan. Będę wyczekiwać następnej rozmowy, Aloy.
wodzu. Wystarczy Aloy. Jak uważasz? Zastanawiam się, czy gdybym nie poszła, Urea mimo to... Gdybyś nie poszła, powiódłbym mój werak na pewną śmierć. Urea byłaby sama, a pani, dla której poświęciła swoje życie, przepadłaby. Tak czy siak, nie potrafiłbym jej ochronić. Nie zawiodłeś jej. Pomogłeś jej osiągnąć cel. Wypełnić przeznaczenie. Takiego przeznaczenia nie życzyłbym nawet wrogowi. Racja. Ale była na nie gotowa. Jedynie w walce ze śmiercią znajdujemy choćby na chwilę iskrę życia. Urea znalazła tę iskrę. Jestem z niej dumny. Choć opłakuję jej śmierć, w końcu dowiedziałem się, kim naprawdę była i czemu pani była dla niej tak ważna. Od dawna powtarzała mi: gdybyś tylko to usłyszał, bracie. Teraz już rozumiem. Ale to nie wszystko, prawda? Nie mogę zostać Arataku. A tam, dokąd idę, Werak nie podąży. Poza tym... miał już przede mną wodza. Silnego, moim zdaniem. I mądrzejszego, jak na obraną drogę. Demona już nie ma, ale przed nami jeszcze wiele pracy. W sensie te nowe jednostki, które według Sajan uciekły z kotła. Tak, ogniste pazury. Naltuk śledził je od pieśni Kresu. W tym mogę pomóc. W to nie wątpię. Właściwie jesteś banukiem.